Gwizdek sędziego, piłka w grze, rozpoczęli Argentyńczycy. Przejęte podanie. Suarez zmierza z piłką w stronę pola karnego. Dobry atak na piłkę. Rodrigo de Paul. Z piłką teraz Messi. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Lionel Messi. Lo Celso. Messi. Świetna akcja w obronie. Doskonale wiemy, do czego zdolny jest Messi. Radzę nie spuszczać go dzisiaj z oczu. Owszem, jego zdolności do rozgrywania piłki w środku pola są po prostu nieprawdopodobne. Na jego popisowe zagrania patrzy się z zapartym tchem. Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Strzał został zablokowany. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożnie. I mamy gola z rzutu karnego. Teraz oglądamy ponownie wykonanie tej jedenastki. Praktycznie nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego uderzenia. Spokojne, dolny narożnik. No i dziękuję. Wznowienie od środka. Argentyna prowadzi. Ryzykowna, ale udana interwencja. Martinez. Gonzalo Montiel. Pokonuje z piłką kolejne metry. Cała seria udanych podań. Angel Di Maria. Zabrał mu tę piłkę. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Dobry, wysoko postawiony pressing. Becino. Mamy aut. Niecelna wrzutka wprost pod nogi rywali. Luis Suarez. Nadal Cavani. Cavani! Piłka trafia w grę. Ach, dosięgnął piłki, brawo! Głęboka wrzutka z rzut rożnego. Luis Suarez. To musi być wyrównanie! No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Gonzalo Montiel. Martinez. Rodrigo de Paul. Giovanni Lo Celso. Angel Di Maria. Lo Celso przy piłce. Starają się tą długą serią podań uśpić czujność przeciwnika. Di Maria. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Becino. Urugwaj gra dalej. Przywilej korzyści. I będzie aut. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Gonzalo Montiel.
Rodrigo de Paul, Lionel Messi, dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Cavani, Pecino. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Vecino. To może być wyrównanie. Sędzia wskazuje na 11 metr. Rzut karny. Wywalczyli 11 i za chwilę mogą już remisować. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości. Żółta kartka i rzut karny. W pełni zasłużone. Zaledwie 11 metrów dzieli drużynę przeciwną od podwójnego szczęścia. Jest gol z tego karnego. No, bardzo ładnie strzelił z rzutu karnego. Uderzył spokojnie, bardzo precyzyjnie. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Urugwaj teraz atakuje. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Ładnie pomyślane. Prostopadłe podanie. Jest! Messi, Messi, Messi! Fantastycznie pokazuje, że warto na niego stawiać. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Urugwaj wznawia mecz. Muszą teraz gonić wynik. Jimenez. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Suarez. Argentyna przejmuje piłkę. Martinez. Lionel Messi. Argentyna w natarciu, może być groźnie. Lionel Messi. Karny. Tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek. Tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Karny. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Tak, masz rację. Miał sporo szczęścia. I mamy gola z rzutu karnego. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą bramkarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy strzelca i był już bez szans. Jedenastka wykorzystana. 3-1, spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Luis Suarez. Kapitalnie minął obrońcę. Ach, ależ było blisko. Huknął potężnie. Może gdyby trochę lepiej przymierzył. Martinez. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Romero. Paredes. Giovanni Lo Celso. Urugwajczycy rozpoczynają drugą połowę tego meczu. Cavani.
Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Narquines. Argentyna w ataku. I mamy stratę. Mamy aut i rozpocznie Argentyna. Ładnie przechwycił piłkę. Otamendi. Piłkę ma Acuña. Gonzalo Montiel. Paredes. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. I stracili piłkę. Walczą teraz o piłkę. Martinez. Narquines. I teraz strata. Federico Valverde. Torreira. Ma szansę na dośrodkowanie. Centra Cavani zgubił obrońców, jest sam w polu karnym. Piłka nieuchronnie zmierza do bramki. Gonzalo Montiel. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Dośrodkowanie do Messiego. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Lionel Messi. Prostopadle za linię obrony. Broni, wydawało się, że piłka wpadnie do bramki. Świetna interwencja. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Gonzalo Montiel. Dobre prostopadłe podanie. Przeciwnicy złapali Messiego w pułapkę offside'ową. Źle przyjął piłkę i stracił. Oddali piłkę. Messi przed do przodu. Lautaro Martinez. Di Maria. Piłka ląduje w bramce. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Podanie wychodzi za linię boczną. Będzie wznowienie z autu. Otamendi. Acuña z piłką. Giovanni Lo Celso. Lionel Messi. I piłkę ma Lo Celso. Bronią wyniku. Długie wymiany piłki na własnej połowie nie dopuszczają drużyny przeciwnej do gry. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. I tak oto tracą piłkę. Lautaro Martinez. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Cavani. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Rodrigo de Paul. Paredes. Piłkę ma Acuña.
Wszyscy doskonale się rozumieją na boisku i piłka wędruje jakby po sznurku. Dobrze się to ogląda, kiedy tak sobie podają piłkę jakby od niechcenia. Każdy zawodnik wie, gdzie i kiedy spodziewać się partnerów. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Giovanni Lo Celso. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Ależ się wyciągnął, coś niesamowitego, interwencja światowej klasy, strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Najwyraźniej trener przygotowuje zmiany. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Rodrigo de Paul i bramkarz oddala zagrożenie. Torreira. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Martinez. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Ostatnie 5 minut przed nami. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Paredes. Wychodzą do kontrataku. Trochę chyba zbyt pochopnie, mogli to lepiej rozegrać. Nunes. Luis Suarez. Jest coraz bliżej bramki. Ma dobrą okazję do strzału. Jest gol, niestety obawiam się, że niespecjalnie wpłynie on na końcowe rozstrzygnięcie. Niedługo gwizdek końcowy, ale przynajmniej przegrani zakończą ten mecz z honorem. To taka nagroda pocieszenia, ale może zatrze trochę złe wrażenie, jakie pozostawił po sobie ten zespół w całej reszcie meczu. 4-2. Dwubramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. No i mamy, Jacku, taką bramkę na pocieszenie. Mecz jest już przegrany, ale przynajmniej honorowo. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba że arbiter coś doliczy. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Byli tylko troszkę skuteczniejsi, ale to wystarczyło do zwycięstwa. Na tym poziomie o wygranej często decydują najmniejsze detale.